W tej lekcji powiemy Ci, jak szukać i ubiegać się o swoją pierwszą pracę oraz jak nie bać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Większość ludzi swoją karierę zawodową zaczyna od pracy dla kogoś innego, nawet jeśli sami mają pomysł na biznes. Jest to rozsądne rozwiązanie. W pierwszych latach dorosłego życia musimy się wiele nauczyć i umieć przystosować. Na początek musisz znaleźć firmę i ubiegać się o zatrudnienie. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc. Jeśli opowiadasz o sobie, spróbuj dopasować to, co mówisz, do charakteru firmy. Nie chodzi o to, by kłamać. Chodzi tu o podkreślenie tych Twoich cech, które będą istotne dla Twojego pracodawcy. W dużych firmach rekruterzy są często zmęczeni dziesiątkami takich samych kandydatów i nudnymi, nieistotnymi informacjami. Jeśli odrobiłeś pracę domową i wiesz, czego szuka firma, będziesz wiedział, co w Tobie sprawi, że będziesz doskonałym pracownikiem. Zacznijmy od podania o pracę. Pamiętaj, aby uważnie przeczytać ofertę pracy. Może to wydawać się śmieszne, ale jest to powszechny błąd. Niektórzy ludzie aplikują na wszystkie oferty, jakie widzą, nie zwracając uwagi na takie szczegóły jak miasto, wymagania czy godziny pracy. Nie proponuj innych warunków niż podane w wymaganiach. Niektórzy widzą ofertę pracy w biurze i oferują swoje usługi jako freelancerzy. Albo w przypadku oferty pracy w regularnych godzinach proponują dyspozycyjność w nienormowanych nocnych godzinach. Czasami może to zadziałać, ale zazwyczaj jest przez rekruterów traktowane jako spam. Nie zawsze jednak sprawdza się to w przypadku doświadczenia zawodowego. Czasem wymóg wynosi 3 lata. Pracujesz tylko 2? Spróbuj, jeśli uważasz, że Twoje inne cechy mogą być przydatne w tej firmie. Po prostu spróbuj być realistą. Nie wysyłaj pustego e-maila. Proces rekrutacji rozpoczyna się zazwyczaj od e-maila z CV, listy motywacyjnym lub portfolio. Postaraj się zrobić dobre pierwsze wrażenie. Przywitaj się, napisz trochę o sobie i nigdy nie wysyłaj pustego e-maila z samymi załącznikami. Mówiąc o e-mailach, pamiętaj, aby użyć profesjonalnego adresu e-mail. Ten, który podasz potencjalnemu pracodawcy, powinien wyglądać poważnie i profesjonalnie. Możesz utworzyć konto Gmail lub skorzystać z dowolnego dostawcy poczty e-mail, który jest szanowany w Twoim kraju. Pierwsza część powinna zawierać Twoje imię i nazwisko. I ostatnia, najbardziej oczywista i najważniejsza rada – miej dobre nastawienie. Pracodawcy chcą znaleźć dobrego pracownika tak samo, jak Ty chcesz znaleźć pracę. Uśmiechaj się, bądź spokojny i otwarty na innych ludzi. Brzmi to naiwnie, ale zazwyczaj działa. Pamiętaj o zasadach profesjonalnej wymiany e-maili. Jak powinno wyglądać powitanie? Jakiego języka użyć? Jak dobrze się pożegnać? Na czym polega savoir-vivre w wymianie e-mailowej? Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. W każdym kraju obowiązują inne zasady, ale jeśli nie pamiętasz tego ze szkoły, poczytaj na ten temat przed wysłaniem pierwszego maila. Bądź elastyczny. Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, postaraj się zgodzić na termin i godzinę, którą zasugerował Twój rekruter. Jeśli nie jest to możliwe, podaj rozsądną alternatywę. Jeśli jesteś dostępny tylko w nocy lub weekendy, sprawisz wrażenie niezainteresowanego ofertą. Używaj małych plików i dostępnych formatów. Jeśli chcesz wysłać swoje portfolio, spróbuj zrobić to online lub w małym pliku. Załączniki o wielkości 200 MB nie są dobrze przestrzegane. Ponadto, jeśli wysłasz swoje CV lub list motywacyjny, użyj popularnego i uniwersalnego formatu pliku jak PDF lub JPG. Nie wysyłaj plików, które wymagają otwarcia określonego programowania. Microsoft Office, Photoshop, AutoCAD, o ile nie zostało się to poproszone. Jeśli dostosujesz się do powyższych wskazówek, istnieje szansa, że zostaniesz zaproszony na osobiste spotkanie z pracodawcą. Istnieją pewne ogólne zasady zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej. Możesz je łatwo znaleźć w internecie. W co powinieneś się ubrać, w jaki sposób uścisnąć dłoń lub co powiedzieć? Zasady te również różnią się w zależności od kraju i firmy, w której chcesz pracować. Oto kilka ogólnych wskazówek, które będą miały zastosowanie dla większości miejsc pracy. Najważniejszą z nich jest: poznaj swojego potencjalnego pracodawcę. Poszukaj przynajmniej podstawowych informacji o firmie. Jak zarządzają mediami społecznościowymi? Za jakie projekty odpowiadali? Jaki jest ich styl zatrudnienia i komunikacji? Musisz także wiedzieć, o jaką dokładnie pozycję się ubiegasz. Jakie obowiązki wiążą się z danym stanowiskiem?
I oczywiście pomyśl, jakie są Twoje wymagania finansowe i dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem. Porozmawiaj z przyjaciółmi, poszukaj informacji w grupach, na Facebooku lub w LinkedIn. Jeśli poznasz już swojego pracodawcę, zastanów się nad sobą. Przygotuj się na opowiadanie o swoich mocnych i słabych stronach. Zrób to bardzo uważnie. Możesz nawet wyszukać specjalne narzędzia online, które Ci w tym pomogą. Postaraj się nazwać swoje cechy tak konkretnie, jak tylko zdołasz. I bądź szczery, jeśli czegoś nie wiesz, nie kłam.